Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Mamy tutaj naszą grę, Rekszej Czarodzieje. I po prostu teraz będziemy szukali jakby sposobu na pieniądze, aby zdobyć miotłę, która będzie nam potrzebna, by dostać się do kolejnych krain. Zaczynajmy. Zobaczmy, może w ratuszu będzie jakaś informacja na temat, jak zdobyć pieniądze. Ale dziura w tym ratuszu. Nie tak, Krytesku, taka dziura przez ciebie. O, mamy tutaj jakieś ogłoszenia, zobaczmy zatem. Ulguldryk Gryfindyk oferuje nagrodę w wysokości 500 sztuk złota za dostarczenie klucza do piwnicy z piwnicy. Kurektor Mateusz wypłaci 500 sztuk w złocie temu, który odeprze szturm robił na miasto. 500 i 500, mielibyśmy 1000 akurat na miotłę. Przypadek? Nie sądzę. Zatem musimy udać się... Ale dziura w tym ratuszu. Tak. Zatem musimy udać się z powrotem na uniwersytet do kurektora. Do Gryfindyka, dlatego że od nich były te ogłoszenia. Kreta jest gdzieś tam tupta za nami powolutku. Okej, najpierw zapytajmy Gryfindyka. Nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Ja to wiem, ale zapytam cię tylko o coś. Zgłaszasz się do tej roboty, Reksiu? Doskonale. Posłuchaj więc. Oferuję nagrodę w wysokości 500 sztuk złota za dostarczenie klucza do piwnicy Uniwersytetu z piwnicy. Tak, z piwnicy do piwnicy. Potrzebujemy po prostu zdobyć klucz. Od razu, jak już tu jesteśmy, to dajmy dyrektorowi znać, że jesteśmy chętni na jego ogłoszenie. Dzień dobry, proszę bardzo. Zgłaszasz się do tej roboty, Reksiu? Doskonale. Posłuchaj więc. Udaj się na mury uniwersytetu i pokonaj szarżujący od jakiegoś czasu trup chaosu. Próbowaliśmy wysłać do boju naszych uczniów, ale niestety okazali się zamiennicy. I teraz, jak widziałeś, skaczą wokół uniwersytetu w postaci żab. Twoim sprzymierzeńcem będzie magiczna aura uniwersytetu, dzięki której twoje czary będą dużo silniejsze. Na mury dostaniesz się schodkami w małym hanu. Hasło do furty to budyń. Okej, w takim razie spróbujmy najpierw załatwić to ogłoszenie. Może się nam uda, jakimś cudem, za pierwszym razem. Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na widok Reksia przemówiła. Jestem furta! Podaj hasło dostępu na mury. Hasło prawidłowe. Tym razem nas furta przepuściła. I udajemy się na mury. Trzymajcie kciuki. Reksio stanął na szańcu i wyciągnął rusztę. Drób nadciągał. Wreszcie ostatnie ptaszysko zostało. Aż mi się ręce spuciły, naprawdę. Tak oto dzielny pies Reksio uratował uniwersytet. A najgorsze jest to, co wam niestety troszeczkę zaspoileruję, że takich walk na tym szańcu będę miała jeszcze dwa. Jeszcze dwie. I będą trudniejsze, a moja myszka już szaleje. No niestety taki urok starej gry.
ale trzeba się spiąć i jakoś dać radę. Dobra, idziemy po nasze pieniądze i zaraz zaczynamy z drugą ofertą. Doskonała robota, Reksiu. Oto obiecane 500 sztuk złota. Mamy nasze 500 i od razu świeci nam się klepsydra, że możemy nauczyć się kolejnego czaru. Zatem od razu, jak już tu jesteśmy, idziemy. I od razu wam powiem, że klucz, po który musimy się wybrać, otworzy nam te drzwi. Ale to już za chwileczkę. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Tak. Mądry wybór. Zapraszam cię do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed snem. Poćwicz kreślenie tego symbolu. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Powiem szczerze, że... myszka świruje. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Okej, jeszcze raz. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Ale widzę, że już się nauczyliśmy, bo klepsydra nam się wywróciła, więc... Nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Został nam ochrona jeszcze ostatni przed budyniem. Czar. Teraz musimy zająć się innymi sprawami. Żeby zdobyć klucz z piwnicy do piwnicy, musimy udać się z powrotem do miejsca, gdzie tworzyliśmy eliksir. Czyli tutaj. Idziemy sobie. A to zupełnie jak w Sopocie. Tak, jak w Sopocie, dokładnie. Ciekawe bardzo. Idziemy. Gdzie ty mnie ciągniesz, Reksiu? No nie bój się, idziemy. Idziemy tutaj. I mamy taką właśnie planszę na mysz, na, przepraszam bardzo, klawiaturę. Przejście zaprowadziło Reksia do mrocznej piwnicy. Dzielny pies wyczuwał, że gdzieś tu w ciemności leży klucz. Natomiast ja ten klucz po prostu widzę, chociaż jestem ślepy jak klep. Najpierw zabieramy klucz i kluczem otwieramy drzwi. Wychodzimy i mówimy: dawaj nasz hajs. Nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Doskonała robota, Reksiu. Oto obiecane 500 sztuk złota. No i mamy 1000 i możemy sobie iść zakupić naszą miotłę.
Witam, witam na naszym miotlisku. Zapraszamy do miot... A więc zdecydował się pan na zakup Bambusa 2000? Doskonaluśko. Mam nadzieję, że za szybko się nie rozpadnie. No i oczywiście szufeleczka gratis, czyli za darmo. No i mamy nasz sprzęt. Widzę, że niedużo nam zostało do następnego czaru i zresztą ostatniego. I kurczę, nie wiem, nie za bardzo... i lecieć po to, żeby się zaraz wrócić, ale chyba nic tutaj nie mamy do zrobienia, co by nas, że tak powiem, uratowało. Zaraz jeszcze raz pójdziemy na zamek i spróbujemy. Zapytaj o Serpentusa Snake'a. Docent Serpentus Snake to nauczyciel magii drugiego poziomu. Jego gabinet znajduje się tu, na uniwersytecie. Ale aby się z nim spotkać, będziesz musiał najpierw zakończyć naukę u mnie. Nic z tego nie rozumiem. Tajemniczą gęś. Słuchał. Z tego co mówisz, wynika, że spotkałeś niesławną gęś apokalipsy, należącą do rodziny drobiu chaosu. Gęsi apokalipsy przewyższają znajomością magii kaczki rozpaczy, ale ustępują zdecydowanie kurom zagłady. Myślę, że po kilku pierwszych lekcjach czarów będziesz w stanie pokonać taką gęś apokalipsy. O, psia moc! Zapytaj o drób chaosu. Słuchał. Drób chaosu to istna zmora krainy czarów. Codziennie napływają informacje o kolejnych atakach. Nawet Magix przestał być bezpiecznym miejscem. I nikt do końca nie wie skąd i dlaczego nagle drób chaosu pojawił się w krainie czarów. No to klops. Niestety popytaliśmy się trochę, ale klepsydra nam nic nie wskoczyła. Nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. No nie jestem niestety i muszę chcąc nie chcąc udać się po prostu na lot na miotle. I tyle, no po prostu będzie takie bez sensu wracanie się, ale nic nie zrobimy. Bo mi tu jakaś gąska wyskoczyła lub cokolwiek do pokonania, to wtedy by mi się pewnie klepsydra zaświeciła. Ale nie widzę, że nic z tego. W takim razie idziemy na górę. Hopsa, hopsa. I jedziemy. Nie mając zbyt dużego wyboru, Reksio postanowił wypróbować działanie miotły. W życiu nie wsiądę na miotłę! A Kretes, szufelki. Mówisz, że na szufelkę, tak? I ruszyli. Ojejku, jejku, jejku! I ruszyli. Lecieli, lecieli, aż wreszcie dolecieli. Przed nami Piklibia! Wreszcie po wielu perypetiach nasi podniebni herosi wylądowali bezpiecznie w Piklibii. Perypetie to te drzewa, co rosły po drodze? I teraz słuchajcie, właśnie mi się zaświeciła klepsydra, więc ja szybko się jeszcze wrócę i spotykamy się na nauce ostatniego czaru, a potem szybciutko wracamy do Piklibii. I przyszliśmy nauczyć się ostatniego czaru. Widzę, że jesteś gotowy. Mądry wybór. Zapraszam cię do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed kulą budyń. Poćwicz kreślenie tego symbolu. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Obawiam się, Reksiu, że nauczyłeś się wszystkich czarów pierwszego poziomu.
udaj się do docenta Serpentusa Snake'a na kurs magii drugiego stopnia. Oto klucz, który otworzy ci drogę do gabinetu docenta Snake'a. Magiczne drzwi prowadzące do niego znajdziesz tu, na uniwersytecie. Powodzenia! Mamy klucz. W takim razie jeszcze sobie spróbujemy dostać się do magicznego gabinetu Serpentusa Snake'a i dopiero potem lecimy do Piki. Potężny, wiszący na ścianie Arras przykuł uwagę Reksia. Arras był niewątpliwie magiczny. Wzór na Arrasie nagle nabrał sensu. Reksio miał wrażenie, że czegoś brakowało. Witaj w gabinecie docenta Serpentusa Snake'a, Reksiu. Witam cię, Reksiu. Spodziewałem się ciebie, ale jeszcze nie w tej chwili. Szybko ci poszło. Nazywam się docent Serpentus Snake i jestem nauczycielem czarów drugiego stopnia. Proszę, proszę, zapoznaj się z zaklęciami, których mogę cię nauczyć. Plaga much. Ochrona przed plagą much. Zamiana w żabę. Ochrona przed ciemnością. Plaga much. Obawiam się, że nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Zapytaj o trup chaosu. Coś tam słyszałem, ale niezbyt mnie to interesuje. Waldi Mors ma podobno jakąś teorię na ten temat. Jak spotkasz takiego ptaszora, nie zastanawiaj się długo i zaaplikuj mu kilka dobrych czarów ofensywnych. Nic z tego nie rozumiem. Obawiam się, że nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. No i w takim razie uciekamy stąd i widzimy się w Pikibi. No i jesteśmy w Pikibi, jeszcze sobie zobaczymy co i jak i myślę, że powoli będziemy kończyć ten odcinek. Także dobra, idziemy sobie. A kto to? A kto to? No nie, znowu gałąź paskudna, dobra. Pokonajmy ją. Okej, klepsydra nam się powolutku już tutaj widzę. Krajobraz, który ujrzeli, kończy. Napełnił ich serca zachwytem. Reksiu, spójrz, jakie piękne zjawiska krasowe. To chyba robota krasnoludków. Możliwe, Kretesie. Zjawiska krasowe. Dobra, ciucho. My sobie zakończymy ten odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że się wam podobało. Możecie zostawić lajka, suba i takie tam różne pierdoły. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję i do zobaczenia.